Cześć! Dziś zabieramy Was na kolejną roztoczańską wycieczkę. Tym razem udamy się na Roztocze Zachodnie. Zobaczymy bazylikę na wzgórzu, ślady kosmicznej katastrofy i średniowieczne grodzisko. Wyruszamy sprzed Centrum Informacji Turystycznej Luneta w Zamościu i kierujemy się drogą krajową nr 74 w kierunku Szczebrzeszyna. Jedziemy w stronę Szczebrzeszyna, ale w Bodeczowie skręcimy na Michalów. Warto zwrócić uwagę na kompleks pałacowy, który tam się znajduje, jednak obecnie jest on własnością prywatną. Największą atrakcją Michalowa jest spływ kajakowy Wieprzem. Trasa rozpoczyna się na miejscowej przystani, a kończy na zbiorniku wodnym w Nieliszu. Jeżeli chcielibyście przepłynąć kajakiem z Michalowa do Nielisza, skontaktujcie się z restauracją Marina. Z Michalowa kierujemy się na Deszkowice i dalej na Radecznicę do miejscowości Sąsiadka. Docieramy do Sąsiadki, gdzie znajduje się jeden z najlepiej zachowanych śladów w ogrodach czerwieńskich, czyli grodzisko Sutjeńsk. Jest tutaj wiata turystyczna, na której możecie zjeść drugie śniadanie. A jeżeli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym miejscu, zapraszamy Was do obejrzenia innych naszych filmów. Jedziemy w kierunku Radecznicy, ale mijamy ją i jedziemy do miejscowości Podlesie, aby zobaczyć ślady katastrofy sprzed milionów lat. Za mną znajduje się jeziorko w Podlasiu Małym, które na pierwszy rzut oka wydaje się być zwykłym, malowniczym, roztoczańskim jeziorem. Jednak jego pochodzenie jest iście kosmiczne. Z prowadzonych badań wynika, że 40-60 milionów lat temu w tym miejscu spadł ogromny meteoryt, a jeziorko to tak naprawdę wypełniony wodą krater. Krater jest ogromny! Jego średnica to 3,5 tysiąca metrów, a głębokość dochodzi prawie do 200 metrów. Nic dziwnego, według badaczy sam meteoryt musiał mieć około 50-60 metrów średnicy i 250 tysięcy ton wagi. To nie jedyny gość z kosmosu w tej okolicy. W 1897 roku w kwietniowym numerze Gazety Lubelskiej pojawił się ciekawy artykuł, który opisywał dziwny biały obiekt i ogromną eksplozję, która była obserwowana i słyszana w nocy 21 kwietnia. Dziwne białe światło zaobserwowano nad Szczebrzeszynem, ale przez długi czas nikt nie wiedział, czym ono naprawdę było. Dopiero ponad 100 lat później pan Stanisław Jachymek, spacerując wąwozem lesowym, znalazł dziwny, jakby zardzewiały kamień. Podejrzewał, że nie jest to zwyczajny głaz. I dlatego poddał go dokładnym badaniom. Okazało się, że jest to anomalny meteoryt, nie pasujący do żadnego ze znanych typów meteorytów. W związku z tym, że nie było drugiego takiego meteorytu na Ziemi, nadano mu specjalne imię – Zakłodzie, od miejsca, w którym został znaleziony. Dziękujemy Ci, meteorycie, za piękne jezioro. Można tutaj odpocząć, obserwować ptaki albo łowić ryby. A my jedziemy teraz do Bazyliki na wzgórzu w Radecznicy. Zanim dojedziemy do Radecznicy, górski odcinek do miejscowości Chosznia Ordynacka, gdzie znajduje się wieża widokowa. Wieża widokowa jest dobrym miejscem, aby podziwiać uroki Roztocza Zachodniego. Przy dobrej widoczności widoki są tutaj nieziemskie. Jak widzicie i słyszycie, dzisiaj bardzo tutaj wieje, ale warto wybrać się w to miejsce. Prowadzą tutaj dwa szlaki turystyczne. Niebieski szlak pieszy centralny z Gilowa do Radecznicy, a także niebieski szlak rowerowy Jastrzębia-Zdebrz. Tutejsze drogi to prawdziwe górskie klimaty. Zjazdy, podjazdy i serpentyny. Ale pod samą wieżę bez problemu dojedziecie utwardzoną drogą polną. Nasze zwiedzanie Radecznicy zaczynamy od kapliczki na wodzie, poświęconej świętemu Antoniemu. Jest to wyjątkowe miejsce, znane ze względu na cuda. Kaplica zbudowana jest na źródle, a woda z niego bijąca uznawana jest za leczniczą. Za pomocą tej oto studni każdy może zaczerpnąć świeżej, krystalicznej wody. Ludzie z całej okolicy po nią tutaj przyjeżdżają. Podobno w 1664 roku na górze Radecznickiej Szymonowi Tkaczowi objawił się święty Antoni i powiedział, że woda ta leczy wszystkie choroby. Dziś kapliczka jest przykładem drewnianej architektury sakralnej i miejscem pielgrzymek wielu wiernych. A cała Radecznica stała się ośrodkiem kultu świętego Antoniego, o czym opowiemy Wam przy bazylice. Do sanktuarium prowadzą bardzo długie schody. Musimy pokonać aż 102 stopnie. Jeżeli z jakichś powodów nie możecie nimi wejść, obok znajduje się droga, którą możecie podjechać pod samą bazylikę samochodem. Kościół został zbudowany na szczycie Łysej Góry, czyli miejscu, w którym prawdopodobnie święty Antoni objawił się Szymonowi Tkaczowi. Jego konsekracja odbyła się w 1695 roku. Jest to masywna barokowa budowla, której dwie wieże górują nad okolicą. A w ołtarzu tego sanktuarium znajduje się obraz świętego Antoniego z Padwy, który uznawany jest za cudowny.
Warto tutaj dotrzeć, ponieważ bazylika jest pięknie położona i roztaczają się z niej wspaniałe widoki. Jest to niezwykle ciekawe miejsce z wieloma interesującymi historiami, o których opowiemy Wam w osobnym filmie o Radecznicy. Zbliża się burza, ale to idealnie pasuje do klimatu, w który teraz chcemy Was zabrać. Jedziemy do miejscowości Gorajec, Stara Wieś, aby opowiedzieć Wam o dziewczynce zamurowanej w wieży. Nad Białą Wieżą zbierają się czarne chmury. Z miejscem tym związana jest przerażająca historia. Podobno w czasie epidemii dżumy w tej wieży została zamurowana dziewczynka, po to, aby uchronić pozostałych mieszkańców przed śmiercią. Według innego podania, w kopcu, na którym stoi figura, złożone są szczątki mieszkańców, którzy walczyli pod Wiedniem. Białą figurę znajdziecie przy kościele w miejscowości Gorajec, Stara Wieś. Jeśli chcecie dokładniej poznać historię zamurowanej dziewczynki lub usłyszeć inne przerażające opowieści z czasów epidemii, zapraszamy Was na nasz odcinek o tej miejscowości. Biała kapliczka w miejscowości Gorajec, Stara Wieś była ostatnim punktem naszej dzisiejszej wycieczki. Jedziemy w kierunku Szczebrzeszyna, ciekawym odcinkiem drogi krajowej nr 74. Serpentynami na wzgórzach prostocza zachodniego. Przejeżdżamy przez Szczebrzeszyn. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji odwiedzić tego uroczego miasteczka, gorąco Wam to polecamy. Idziemy w kierunku samochodu. Kiedy wyjeżdżaliśmy z Zamościa, było ciepło, słonecznie i 22 stopnie. Teraz temperatura spadła już do 8 i cały czas spada. Pada deszcz i jest naprawdę zimno. Dlatego dobrze przygotujcie się na wycieczki, szczególnie wiosną. W tym miejscu kończy się nasza dzisiejsza wycieczka. Ruszamy w kierunku Zamościa, ale gorąco zachęcamy Was do odkrycia uroków roztocza zachodniego. Przyjedźcie i zobaczcie je sami. Do zobaczenia w kolejnym niezwykłym miejscu.